Rozalię, jak Ci się podobał pokaz Maćka Zienia? Byłaś chyba pierwszy raz na Zieniu. Tak, dokładnie, byłam po raz pierwszy. No i muszę przyznać, że wcześniej oglądałam w telewizji pokazy i no tak jak zawsze są rewelacyjne. Super atmosfera, klimat, modelki, kreacje, wszystko jest perfekt. A jak było na Miss Universe? Na Miss Universe byłam w Brazylii 3 tygodnie i no... Fajnie! Tak, było super. Przez pierwsze 2 tygodnie miałyśmy taki wolny czas. Zwiedzałyśmy, miałyśmy czas, żeby się poznać z dziewczynami z 90 krajów z całego świata. A ostatniego tygodnia ćwiczyłyśmy, miałyśmy non-stop próby, przygotowanie już do tego wielkiego finału. A dlaczego nie doszłaś do finału? Nie mam nie wiem, od 22 lat żadna Polka nie dostała się do top. Więc może w przyszłym roku trzymam mocno kciuki, że właśnie to Polka znajdzie się w tej finałowej 16. Ale my za Ciebie trzymaliśmy kciuki. Dziękuję bardzo, dziękuję. Powiedz, Rozalka, bo tutaj były takie kontrowersje przed Twoim wyjazdem, prawda? Było jakieś pytanie, co z tą Polską? No właśnie, co z tą Polską? No muszę przyznać, że zawsze tam jakiś stresik dopada w telewizji na żywo i to mnie właśnie spotkało. No przyznajmy szczerze, że byłaś w telewizji, chyba TVN24, o ile się nie mylę, tak? I dziennikarz zadał pytanie, jakie? No czym jest Polska? Tak, czym jest Polska? I tak do końca nie odpowiedziałaś. No dokładnie, czasem każdemu może się przytrafić takie coś. A czym jest Polska dla Ciebie teraz? No czym, no wiadomo, no, czym jest Polska. Dla mnie Polska no, jest moją ojczyzną, chociaż urodziłam się w Australii. Nie, urodziłaś się w Australii, ale mówisz płynnie po polsku, czyli rozumiem, że jak to było? Jak wróciłaś z Australii do Polski? No jak miałam 5 latek, to wtedy z rodzicami wróciliśmy tutaj do Polski i już zostaliśmy na stałe. Te Australii nie pamiętasz raczej? To znaczy mam tam rodzinę, moja babcia, dziadek, wujkowie, ciocie, wszyscy tam mieszkają, więc no zdarza mi się odwiedzić co jakiś czas. Ostatnio byłam 5 lat temu w Australii. 5 lat temu? 5 lat temu, więc pamiętam doskonale wszystko. To pewnie wszyscy się cieszą, że zostałaś Miss. Tak, kibicowali mi i teraz cały czas śledzą tutaj, co się dzieje właśnie. Co należy do Twoich obowiązków, oprócz chodzenia na pokazy? No mam jakieś mam sesje zdjęciowe, no uczestniczę w różnych akcjach charytatywnych. No i niestety już za 5 tygodni będę musiała pożegnać się z koroną, gdyż no muszę przekazać koronę następnej dziewczynie. Jaki był dla Ciebie ten rok? No niesamowity, na pewno nie zapomnę go do końca mojego życia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów WP.pl.